So many pieces all back together now. What's your vision? Witajcie w 31 odcinku na trasie Wenecja. Za chwilę. Wenecja. Jedziesz. Linköping. Linköping, czy jakoś tak. Nordfjord, Norwegii. No to jakiś pateczek. Ajajajaj, swajcz. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Zostało nam jeszcze 1430 km. W poprzednim odcinku przyjechaliśmy spory kawałek. W tym odcinku połowę tego spróbujemy przyjechać, jeżeli się uda. I co więcej, nie mam zbytnio tematu, żeby coś mówić. Chyba zaraz się zamknę i będę w ciszy pokonywał tę trasę. No chyba, że coś mnie najdzie. Wyjeżdżamy chyba na tereny odświeżonych Niemiec. Zaraz zarzucę ten pomad. Nie będę mknął przed siebie. Pod którym klawiszem go miałem. Cyk ten pomad i sobie się toczymy powoli do celu. Miejmy nadzieję, że się uda przebić ten dzisiejszy odcinek bez jakichś większych przygód i anomalii. A, jeszcze. Nie aktualizuję gry. Ze względu na to zlecenie, bo chcę je dokończyć. Zjechać na bazę na pusto i dopiero wtedy chcę zaktualizować grę. A wiecie, że w najnowszej aktualizacji bodajże 1.35, to jest 1.34, dodali bodajże część odświeżonych Niemiec, czyli część drugą tych odświeżonych Niemiec i gadającą nawigację. Czego się nie mogę doczekać, jeszcze już ta aktualizacja, ta beta z od 2 tygodni. Ostatnio był bodajże w czwartek. W pierwszym tygodniu czerwca była aktualizacja normalna do 1.35. Ale jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, jak to działa, po prostu nie miałem czasu, teraz jest ciężki okres w szkole. Ale ogólnie fajne jest to, że gra ta już ma 2000... który ma na wyższe? 2012? Tak? Tak, 2012. Teraz mamy 2019, a ta gra jest nadal rozwijana. To mi się bardzo podoba w studiu SS Software. Jedna wada jest taka, że te zmiany idą bardzo powoli. Może z drugiej strony to i dobrze, bo gra stawia coraz większe wymagania sprzętowi, dzięki czemu mamy czas na wzmocnienie, upgrade'owanie swojego sprzętu. Ale z drugiej strony dla takiego gracza no to już tak trochę... No jeżeli ktoś ma taki, powiedzmy, kombajn do gier, żeby
tak, tego wypasionego kompa, no to spoko, no to on... To dla niego te aktualizacje są za wolne, ale dla kogoś, kto ma ciut słabszy sprzęt, to już jest wyzwanie, żeby nadążyć za tymi aktualizacjami. Bo karta graficzna, którą akurat teraz zbieram, to jest... chcę kupić od MSI-a GeForce'a GTX 1060 czy GT 1060 6-gigowego, no który kosztuje ładnego tysiaka, nie wiem dokładnie ile, ale sporo kosztuje. No, 2 lata temu, jak patrzyłem, ta karta wyszła na rynek, kosztowała około 1500 zł. W tamtym roku, kiedy był taki boom na karty graficzne tych koparek, to jej cena potrafiła skoczyć do 2200. Gdzie patrzyłem używki 3-gigowe. Przepraszam, chyba ktoś się do mnie dobija. Przepraszam was bardzo, ktoś się dobijał. Nie mamy zbyt wiele czasu. Już ma do mnie przyjść gość. No niestety straciłem te parę minut. Więc, ale no... Jeszcze może z 10 minut się uda mi coś tu powiedzieć. Wracając do tej karty graficznej, chyba o tym było. GTX-a 1060 chcę wstawić. O, go zaskoczył. To nie to. Chcę wstawić. I nie wiem, czy się nie przerzucić na procesor AMD. Właśnie tak się zastanawiam, czy nie przyjść na AMD z tego, z Intela. Bo obecnie siedzi Intel Pentium 3.2 podkręcony na 3.6. Czy po prostu nie przyjść na AMD i mieć na przykład 4 rdzenie, bo tam 4 GHz, coś koło tego, za... No tylko pytanie po tym, jak z kartą graficzną i tak dalej, bo z płytą główną, jak tam by wtedy te koszty wyglądały, to chyba na FM3 jest, czy AFM3, nie wiem jak tam się to złącze od tego nazywa. Bo obecnie u mnie jest LGA 1150, trzeba by było przejść na 1151. Ogólnie teraz planuję zakup dodatkowej kości pamięci RAM. Miejmy nadzieję, że uda mi się dokupić drugą identyczną. HyperX-a od Kingstona bodajże, czerwonego, 8 giga, i dokupić tak już teraz na zaś, no teraz to mnie czeka wymiana termopasty pod chłodzenie boksowe procesora. Następny komputer chcę złożyć już taki no porządniejszy, żeby starczył na chwilę i do lepszych gier, bo to ETS-a, My Summer Car, jeszcze to jakoś ciągnie, ale no, jak to mówią, dupy nie uryja. Co więcej, planuję wsadzić jeszcze dysk SSD 256 giga na samo tą, sam system,
system, no 10, bo 7 już. Nie wiem, czy mi znalazło obecnie. Mam na komputerze 7, na laptopie 10. W 10 podoba mi się parę fajnych bajerów, ale jednak 7 to 7. Wiecie, o co chodzi. Parę fajnych bajerów jest, takich na przykład klawiatura ekranowa, bo często teraz laptopa często mam tak, że mam go podpiętego pod telewizor, sobie z filmem puszczę, bo to laptop też ma już, laptop to nie tak do końca jest mój, bo to jest laptop siostry, tylko siostra z niego nie korzysta, a jak korzysta, to bardzo rzadko. No, często jest laptop używany do oglądania filmów, tworzenia jakichś tam plików tekstowych czy coś, bo to już no, 8 lat ma maszyna, jest w całkiem niezłym stanie. No przepraszam, chwilę. No, wracam do was. Miejmy nadzieję, że nie będzie więcej takich przygód. Zrobimy jeszcze te 10 minut. Będzie dobrze. O czym to ja... A, o procesora. Że procesor... AMD. No tylko czy... Nie wiem, jak to jest teraz z tymi nowymi AMD. Czy nie trzeba u nich dla nich potężnego chłodzenia, ale mam zamiar zrobić takie customowe chłodzenie Corsaira, procesor i tą kartę graficzną, i chyba nie będę miał klasycznej obudowy, a zrobić też taką customową. Taką homemade. Może będzie taka, bo taki przywiewnej obudowy za nieduże pieniądze. No, ciężko coś dostać. Dobra, ja już się zamykam, straciłem wątek. Do usłyszenia, do następnego razu.